Kamil Bazelak, tuż przed galą PLM Mała 20. Witaj Kamil, jakie wrażenia? Witam, na razie jeszcze nie ma wrażeń, myślę, że będą jutro. Po dzisiejszym wrażeniu jesteś jakoś, powiedzmy, bardziej optymistycznie nastrojony, powiedzmy, Józek cię przestraszył wzrokiem, Wiesz, ja walczę ze swoim idolem lat młodzieńczych, to jest ktoś, na którym się wzorowałem niegdyś, na Marku Piotrowskim, właśnie na nim. Dla mnie to jest zaszczyt, niesamowite uczucie wyjść z nim do ringu, czy do klatki. Także nie rozpatruję tego w kwestiach strachu, czy też nie strachu. To jest po prostu fajna sprawa. Czego mogą jutro oczekiwać kibice w hali Znicza w Pruszkowie? Z całą pewnością dobrej walki. No. Mam nadzieję, że walka będzie dobra, emocjonująca, że podniesie wszystkim ciśnienie. Ta walka rozgrzewa już od dłuższego czasu kibiców, rozgrzewa pewnie też ciebie. Ciśnienie się właśnie podniosło, czy nie się nie podniosło już w te ostatnie dni? Powiem ci, ja miałem miesiąc czasu na przygotowanie do tej walki. Zgubiłem 13 kilo specjalnie. I tak sporo, jak na krótki okres czasu. Ciśnienie myślę, że jutro będzie przed walką, to standardowo. Także ja zawsze przeżywam każdy, nawet najdrobniejszy pojedynek, najłatwiejszy. Kamil, dziękujemy bardzo, no i życzymy wam obu stoczenia dobrego pojedynku, emocjonującego, tak jak powiedziałeś, z idolem twojej młodości, Józefem Barchołem, który powrócił do walk, bo skusił się na MMA i chce spróbować tego chleba. Dziękuję. Dziękuję bardzo.